Jak tam u was? Wszystko dobrze? W sumie nie wiem, czy dobrze, czy chujowo. Jak tam u was, Wrocław? Tabu ze mną, Rafał. Rozpoczynaliście One Love Soundfest. W tym roku jak było? Opowiadaj. Ponieważ instaluje się kolejny... O Jezu, coś mi tu wjechało do ucha. No zajebiście było, no fajnie. Miałeś nie przeklinać. Zajebiście to nie jest przekleństwo. To jest prawie przekleństwo. Bardzo fajnie było. Graliśmy pierwsi, trochę baliśmy się tego, jakby, że... Rozpoczynamy festiwal, ale jak już później zobaczyliśmy line-up i widzieliśmy, że Maleo grało pierwsze 30, to stwierdziliśmy, że ta 16.40 jest bardzo fajną godziną. Powiem ci, że no, fajnie było, nie? Chyba elegancko, pełna sala, także wiesz. Było elegancko i była rzeczywiście pełna sala. Ja tutaj stałam, obserwowałam, widziałam cały wasz koncert. No i powiem ci, że to wcale nie było tak, że ten, kto rozpoczyna tutaj, to jest jakaś ujma. Wcale nie. No nie było tego widać. Jakby... Nie wiem, co ci mam powiedzieć. No cieszę się, że tak jest, że rozpoczynamy w końcu jakiś festiwal i od razu mamy ludzi, bo rozpoczynaliśmy kilka razy różne festiwale i nie było tak kolorowo. A dzisiaj było pięknie. No szaleni, widziałam. Sama tutaj stałam i też się bujałam przez prawie godzinę. Co zrobić? Nie można ustać. No. Ja też cały koncert tańczyłem. Także... Szalałeś? Tak. Rafał, czy mi się wydawało, czy były nowe utwory dzisiaj? Wydawało ci się. Znaczy, ja nie wiem, co ty uważasz jako nowe utwory, bo graliśmy Kasię. To nie jest dla ciebie nowy numer. Nie, nie jest. Czyli są numery, których nie znasz po prostu i wydaje ci się, że są nowe. Nie graliśmy żadnych nowych. Z nowych numerów graliśmy numer Głowa do Góry z Kamilem, co mamy, i graliśmy Kasię. A reszta po prostu greatest hits. No. Sprawdziło się te greatest hits, bo naprawdę... To jest taki zestaw, to był zestaw plenerowy, bo mamy zestaw klubowy, taki dwu i pół godzinny, który gramy na klubach. Ale dzisiaj, z racji tego, że to jest festiwal i że mieliśmy tylko godzinę grania, to zrobiliśmy ten zestaw plenerowy, czyli taki greatest hits. I on działa po prostu jak wściekły. A dla ciebie, dla twojego zespołu ten festiwal One Love to jest jakiś ważny festiwal? To jest ważne wydarzenie na mapie muzycznej Polski? Każdy festiwal jest ważny i każda impreza taka reggae'owa, która promuje tą kulturę reggae, jest dla nas bardzo ważna, bo my też bardzo staramy się promować i walczymy o to, żeby to reggae w Polsce było coraz lepsze i coraz wyżej. A One Love to jest festiwal z historią, już to nie jest jakiś tam, wiesz, wymysł kogokolwiek, tylko że to jest zrobione. Nie dość, że z miłości do muzyki reggae, to jeszcze już kilka dobrych lat i my się jaramy za każdym razem, jak tu jesteśmy. I mam nadzieję, że spotkamy się jako, może nie jako artysta, jako ja jako artysta, ale jako widz w przyszłym roku. Jestem od wczoraj w Wrocławiu, byłem tutaj na hip-hopowej edycji. No i jaram się, cieszę się, no kurczę, każda taka impreza jest piękna, fajna. No ale słuchaj, ale spotkamy się jeszcze dzisiaj pod sceną, ty będziesz? Ja czekam na te koncerty, ja czekam na Dele, czekam na Alborzygo.
na pewno się spotkamy. Jeżeli będziesz chciała mnie znaleźć, to mnie znajdziesz. Ja ciebie już znalazłam. Słuchaj. Nie, to ja ciebie znalazłem, bo ja tutaj do ciebie przyszedłem. To prawda. Słuchaj, przed chwilą pierwszy raz w Polsce usłyszeliśmy zespół Zoo z Hiszpanii. Coś podsłuchałeś, jak ci się podobało? No właśnie tak mało słuchałem, bo byłem tam, rozmawiałem jakby na press roomie. I mało słyszałem teraz tutaj, jak jestem u ciebie, jak czekaliśmy na wejście. No i kurczę, energetycznie bardzo fajnie, ja lubię taką muzykę. Hiszpanie, gadaliśmy z nimi przed po koncercie naszym. Bardzo fajni, wyluzowani ludzie. Ja mam nadzieję, że my dzisiaj zakończymy razem ten festiwal. Co to znaczy my zakończymy razem? Wy i Zoo? My i Zoo. Razem na backstage'u popłyniemy w jednym kierunku. Do Zoo, naprzeciwko. Do Zoo. O, ja ich zaprowadzę dzisiaj w nocy do Zoo. Do lwa. Cześć to. Wygrasz ten maraton, a ja ci mówię, życie to prąd, choćby najmniejszy błąd i odpala się ląd. Tylko razem osiągniemy ten cel, bo niebo jest limitem, lecimy coraz wyżej. Naszą oazę znajdziemy wnet, jesteśmy coraz bliżej i zobacz sobie życie. Nie dogonią nas już, jesteśmy nieuchwytni. Nie zamierzamy stać tu, tak jak ty, wygramy drugi wyścig. Nie dogoną nas już, jesteśmy nieuchwytni. Ciągle razem bez tu, obalając ten mur i ustawmy tocząc wyścig. Głowa do góry wraca! Łapcie to, zara, łapcie to! No ale bardziej Dele czy bardziej Albarozzi dzisiaj? Dele, zdecydowanie. Jakby wiadomo, Albarozzi to klasa sama sobie, ale moim zdaniem jakby dla mnie osobiście dzieje się bardzo dużo więcej w muzyce u Dele niż u Albarozziego. Albarozzi gra reggae po prostu, a Dele się bawi muzyką i mnie to jara bardziej. Trochę message też u Dele? No ale to tak, Albarozzi też ma message, wiesz, to każdy ma message, tu nikt nie śpiewa o krótkiej sukience, czy tam o czymkolwiek. Czy o Kasi. Czy o Kasi. Tylko ten pierwszy zespół śpiewał o pierdołach, a reszta już ma przekaz, taki prawdziwy przekaz. No. Nie, wiadomo. Słuchaj, czym się różnią takie festiwale halowe, takie jak ten, od festiwali takich na powietrzu? Na halowych jest dach, nie? Zawsze. Poza dachem. I to tak naprawdę, wiesz, niczym, no, pogodą na zewnątrz, niczym więcej się nie różnią, bo jest festiwal, jest scena, grają zespoły i jest backstage, jest gastronomia, jest piwo, jest wszystko i po prostu dla mnie niczym się nie różnią, po prostu oprócz tego, że tu mamy dach, jest zimno na zewnątrz, a latem mamy lato, chociaż też już czasami było tak, że w Ostródzie byliśmy kilka razy i chodziliśmy w kurtkach, wiesz, to... Ale to jest tak, że jeśli chodzi o kontakt z publicznością, na takich festiwalach halowych jest, nie wiem, lepszy, gorszy? Dla mnie osobiście nie ma różnicy w ogóle. No, jakby ta publiczność jest, to jest ta sama publiczność. W sensie nie, że ci sami ludzie, ale ta sama publiczność, która przychodzi. Oni są świadomi, oni dzisiaj śpiewali z nami teksty, oni wiedzieli, że będzie grał zespół Tabu. Na początek oni byli, wiesz, przyszli na zespół Tabu. Punktualnie. I to jest zajebiście i wielki szacun, naprawdę, bo to się nie zdarza często. I ta publika wie, co przychodzi, oni przyszli na reggae po prostu, na reggae festiwal i ta sama publika przyjeżdża do Ostródy, oni przyjeżdżają na reggae festiwal, przyjeżdżają po to, żeby dobrze się bawić, żeby odpocząć od tego codziennego życia tak naprawdę i zrobić sobie pusto w głowie. Rafał, no dobrze, ja w takim razie bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, widzimy się pod sceną. Dokładnie tam. Będziemy śpiewać, jakbyś miał wybrać Dele, Jamaram, Albarozzi, z którym z tych artystów chciałbyś zaśpiewać? No z Dele. Dele? Ale z Albarozzi też bym zaśpiewał, wiesz, ja mogę zaśpiewać i z Manolo, nie? Chyba to koniec, dobrze to wiem, trochę za szybko płynie czas. Kim dla ciebie jest? Powiedz mi, 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 powiedz m
brakuje wam słów, nie damy się zwariować, uciekniemy znów. Nie macie argumentów, brakuje wam słów, nie damy się zwariować, uciekniemy znów. Uważ o swoje prawa, życie to nie jest zabawa. U nas kraj tak po prostu wszystko szaro wygląda. Władza daje kasę, kasa zmienia ludzi z czasem. Siebie w TV chce oglądać. Teraz tak już jest, perspektywy nasze mają kres. Dłoń, która miała ci pomagać, ciągle bierze, bierze zamiast dawać. Teraz tak już jest, perspektywy nasze mają kres. Dłoń, która miała ci pomagać, ciągle bierze, bierze zamiast dawać. Stoimy po tej samej stronie mocy, po jedynym płaszczyku. Przesadzone. My jesteśmy z drugiej strony. Odbuduj swoją nadzieję, która schodzi i nowy ziarno sieje. Come on! Upuść tą rzeczywistość, którą sobie wymarzyłeś. Nie pan mostów, które kiedyś tu za sobą zostawiłeś. Raz perspektywy nasze mają sens. Błoń, która miała ci pomagać, ciągle bierze. Nas. Niech płynie krew, żyła twój rozcieńczona. Zmieniam
najbliższych dni. Żeby było tak, żeby było tak, żeby płynął czas, nie opadaj w nas. Niech płynie krew, żyła twych rozcieńczona nadzieją przyszłych dni. Zwrot nie ucieka, jadą nie od waszą twarzą twarz. Zwrotem stanem, bo nie ma nic, nie ma już nic. Tylko tak bardzo powinieneś się bać. Tańcz jakbyś tańczy z biało ostatni raz. Tańcz jakbyś tańczy z biało, górę serca wrotwa. Gdzieś mnie niesie, tak uciekam od rzeczywistości.